Jesteśmy w bazie technicznej jednego z naszych wykonawców, którzy zajmują się zimowym utrzymaniem miasta. Właśnie sprawdzamy przygotowanie wykonawców do akcji zima i do sezonu zimowego, który we Wrocławiu trwa od 1 listopada do końca marca. 1155 km. Tyle dróg przejeżdżają wykonawcy, odśnieżając i zapobiegając ich oblodzeniu. To jest taka odległość, jaka dzieli Wrocław od Wenecji albo Mediolanu. 113 ścieżek rowerowych, 2000 przystanków komunikacji miejskiej. I ostatnia rzecz, o której pamiętają co roku, to chodniki. 1500 lokalizacji w całym mieście. Jesteśmy przygotowani do akcji zima. Sprzęt jest sprawny, flota cała jest przygotowana wraz z pracownikami, kierowcami. Środki mamy również zabezpieczone w postaci chlorku sodu, chlorku wapnia, chlorku magnezu. Obserwujemy pogodę i czekamy na pierwszą akcję. Do pracy na chodnikach, parkingach, przystankach, ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych skierowanych będzie do pracy 6 pługów. Żeby chodniki były odśnieżone, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe, musimy do nich mieć łatwy dostęp. Bardzo proszę o to, aby mieszkańcy nie pozostawiali samochodów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, czyli na chodnikach, bo to bardzo utrudnia nam pracę.